Otwórzmy Ewangelię Mateusza. Chciałem przeczytać fragmenty z Mateusza 21 rozdziału od 23 wersetu do rozdziału 22 werset 14, z tym, że przeczytam fragment, ale nie o wszystkim będę mówił, bo chodzi o kontekst. Gdy on wszedł do świątyni, przystąpili do niego, gdy nauczał arcykapłani i starsi ludu, mówiąc: jaką mocą to czynisz i kto ci dał tę moc? A Jezus, odpowiadając, rzekł im: zapytam i ja was o jedną rzecz. Jeśli mi na nią odpowiecie, i ja wam odpowiem, jaką mocą to czynię. Skąd był chrzest Jana? Z nieba czy z ludzi? A oni rozważali to sami w sobie, mówiąc: jeśli powiemy, że z nieba, rzeknie nam, czemu więc nie uwierzyliście mu? Jeśli zaś powiemy z ludzi, boimy się ludu, albowiem wszyscy mają Jana za proroka. I odpowiadając Jezusowi, rzekli: nie wiemy. Rzekł on do nich: to ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. A jak wam się wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: synu, idź pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając, rzekł: tak jest, panie. Ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on odpowiadając, rzekł: nie chcę. Ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią: ten drugi. Rzecze im Jezus: zaprawdę powiadam wam, że celnicy i przetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i przetecznice uwierzyli mu. A wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Innego podobieństwa wysłuchajcie. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasę i zbudował wieżę. I wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał. A gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. Ale wieśniacy pojmali sługi jego, jednego zabili, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Zbili, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Znowu posłał inne sługi w większej liczbie niż za pierwszym razem, ale im uczynili to samo. W końcu posłał do nich syna swego, mówiąc: uszanują syna mego. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą: to jest dziedzic. Nuże, zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? Mówią mu: wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicy wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. Rzecze im Jezus: czy nie czytaliście nigdy w pismach: kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym? Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, na kogo by on upadł, zmiażdży go. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi. I usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka. A Jezus, odpowiadając, mówił do nich znowu podobieństwach tymi słowy: podobnie jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi i posłał swoje sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu. A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich wyspalił. Wtedy rzecze sługom swoim: wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi.
A gdy wszedł król, aby przypatrzyć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I rzeczy do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Cała ta sytuacja zaczyna się, i seria trzech podobieństw, zaczyna się od rozmowy Jezusa z kapłanami, starszymi ludu i faryzeuszami. I właściwie kontekst tej rozmowy, czy kontekst tych wszystkich trzech podobieństw, to jest ta rozmowa. I bardzo często jest tak, że te przypowieści są po prostu błędnie interpretowane w taki sposób, że tutaj po prostu Pan Bóg odrzucił Izraela, a przyjął pogan. Czyli ci wieśniacy, którzy zostało odebrane królestwo, to jest naród żydowski jako całość. Natomiast ci, którzy przyjęli, to już wszyscy poza narodem żydowskim. I cały problem polega na tym, że Pan Jezus mówi te przypowieści dokładnie. To jest Mateusz 21, 45, 46. Jest napisane tak: a gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi, i usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka. Czyli te przypowieści były powiedziane o faryzeuszach i arcykapłanach, a nie o ludzie, którego oni się bali. A lud, którego oni się bali, to przecież był lud żydowski. Więc to nie jest tak, że te przypowieści służą temu, żeby odrzucić naród żydowski, a przyjąć kogośkolwiek innego. I to jest jedna rzecz, o której trzeba powiedzieć tutaj. I Pan Jezus mówi o tych sprawach w takim kontekście do określonych adresatów, którzy jako bezpośredni słyszeli te słowa, i mówi również do nas oczywiście, prawda? Wobec tego to trzeba na dwóch płaszczyznach rozpatrywać. I pierwsza z nich, z tych podobieństw, pierwsza z nich, o dwóch synach, wyraźnie Pan Jezus mówi do kogo, a jak się wam wydaje? Do ludzi, z którymi przed chwilą rozmawiał. Czyli mówi właśnie do tych, którzy powiedzieli: nie wiemy skąd był chrzest Jana. Rozmawia z nimi Jezus i mówi: jak się wam wydaje? To więc człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: synu, idź pracuj gdzieś w winnicy. I rzeczywiście, byli dwaj synowie i jeden z nich przedstawia ludzi, którzy byli religijni, którzy uważali, że oni są synami bożymi, dlatego że są dziećmi Abrahama, i którzy tak naprawdę to byli ci, którzy powiedzieli Bogu: tak, będę ci służył, ale tak naprawdę nie poszli i nie służyli. Natomiast ci drudzy To były dzieci tego samego narodu, do których przyszedł Pan Jezus przecież, nie? Bo przyszedł do zgubionych owiec Izraela i mówi do tego samego narodu, do ich braci według ciała, czyli do innych, których reprezentuje ten drugi syn. Czyli do kogo? Do tych, którzy wyprzedzają tych religijnych. Czyli mówi do wszetecznic, do celników, do grzeszników. I to byli ludzie, którzy nie chcieli słuchać wcześniej, bo całe życie swoje spędzili bezbożnie, ale jak przyszedł do nich Pan Jezus, to wysłuchali i poszli. I o tym mówi bezpośrednio ta przypowieść. Do bezpośrednich adresatów. Natomiast jeśli chodzi o nas, to nam się po prostu zdarzają też takie sytuacje, że my Panu Bogu mówimy bardzo często: Panie, już idę. Idę, ale nie idę. Zrobię, mówię zrobię, ale nie zrobię. I to jest wielka różnica. Dlatego, że również wielu chrześcijan, to są ludzie, którzy myślą o sobie dobrze, myślą o sobie, że są po prostu blisko Boga,
są jak najbardziej religijni, ale tak naprawdę to nie idą do winnicy pracować. A tu wyraźnie widać, że chodzi o to, żeby syn poszedł pracować gdzieś w winnicy. Czyli ta gotowość do pracy w winnicy jest u jednych pozorna, a u drugich jest prawdziwa. Nie wiem, czy macie takie sytuacje czasem, bo mamy wszyscy dzieci. Jak dziecko nam mówi zaraz. Mówimy, posprzątaj, nie? Albo przynieś tamto, posprzątaj to zaraz. I potem się okazuje po jakimś czasie, że to zaraz to jeszcze trwa. Wszędzie. I my po prostu Bogu czasami tak mówimy. Mówimy zaraz, Panie Boże. Zaraz, magiczna miara czasu, tak. Zaraz, które trwa nie wiadomo jak długo. I to jest bardzo ważne dla nas, żebyśmy Bogu nie mówili tylko już idę, albo żebyśmy Mu nie mówili zaraz to zrobię, tylko w momencie, kiedy Pan powołuje do winnicy, to żeby po prostu pójść. A nawet jeżeli w danym momencie nie poszliśmy, to żeby po zastanowieniu się jakimś jednak pójść. W każdym razie efekt musi być taki, powinien być taki, żeby jednak do tej winnicy pójść i pracować. I to nie jest kwestia jakiejś tam, nie wiem, motywacji do działaczostwa, tylko to jest kwestia do wykonywania woli Bożej dla każdego z nas osobno, takiej, jakiej nam Pan Bóg, jaką nam Pan Bóg pokaże. Nie my sobie sami wyznaczymy. Druga z tych przypowieści mówi o winnicy, która została zbudowana, wszystko zostało w niej zrobione, wszystko zostało w niej nawet przygotowane do tego, żeby ona wykonywała, żeby była używana zgodnie z przeznaczeniem, dlatego że została wkopana prasa, zbudowana wieża, wszystko zostało zrobione. I Pan gospodarz wszystko to zrobił, a następnie wydzierżawił wieśniakom i odjechał. I przychodzi czas winobrania. I kiedy przyszedł czas winobrania, to wtedy posłał swoje sługi. I znowu mamy sytuację taką, że na tej płaszczyźnie bezpośredniej Mesjasz przychodzi do narodu izraelskiego, prawda? Do wieśniaków, którzy mieli tą winnicę i mieli nawet zapowiedziane, że przyjdzie czas winobrania i że wtedy mają być gotowi. No i ci wieśniacy niestety zrobili to, co zrobili. Najpierw te sługi pokrzywdzili, pozabijali, a potem nawet syna gospodarza zabili. I teraz znowu ta cała przypowieść nie jest skierowana do wszystkich Żydów, tylko do arcykapłanów i faryzeuszy, którzy zrozumieli nawet, że to o nich mówią. I teraz oni sami, ci słuchacze, ci faryzeusze, ci arcykapłani mówią, że no co zrobi Pan winnicy, gdy owym wieśniakom, gdy przyjdzie? No wytraci samotnie złoczyńców, winnicę wydzierżawi innym wieśniakom. Czyli innym Żydom, innym z tego narodu. I co zrobił? Dokładnie to. Dokładnie to, bo cały Kościół powstał przecież z Żydów, jako pierwszy, którzy się nawrócili. I to, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce, to znaczy, że Królestwo Boże zabrane zostanie tym, którzy byli, uważali się za godnych i uważali się za przywódców tego narodu, a zostanie dane resztce, która wyda owoc. To jest prawidłowa interpretacja, bo dokładnie wiedzieli wszyscy, o kim Pan Jezus mówi i dlaczego mówi. I wreszcie podobieństwo uczty weselnej, które bardzo jest ciekawe i ono też bardzo często trochę mylnie jest interpretowane. Bo tutaj czytamy, że znowu Pan Jezus mówił do nich w podobieństwach. Tymi słowy do nich mówił, czyli do tych, z którymi rozmawiał. Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego syna, do pewnego króla, który sprawił wesele swojemu synowi. I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść.
I znowu posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu. A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim: wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna napełniła się gośćmi. Ja to celowo czytam wszystko. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I rzekł do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A ona nie miał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Gdzie to wesele się odbywa? Jak myślicie? I co to jest? Jakiego momentu w historii ludzkości, w historii zbawienia ta przypowieść może dotyczyć? Po porwaniu. Gdzie ta usta baranka się odbywa? Dlaczego? Dlaczego człowiek jest odziany, czy nie jest odziany w szatę weselną, a znalazł się w niebie? Jakim cudem? No nie bardzo. Bo to nie bardzo pasuje, nie? Że można znaleźć się na weselu bez szaty? Jak można znaleźć się w niebie bez szaty zbawienia? Nie można, prawda? No właśnie. No to gdzie to się dzieje? Ale uczta baranka chyba będzie na ziemi. Uczta baranka weselna będzie na ziemi. Na oliwnej, tak? Tak. Która zostanie wyniesiona. Zobaczcie na jedną rzecz. Jakbyśmy przeszli do objawienia na chwilę. W 19 rozdziale objawienia jest taka sytuacja opisana, która się odbywa w niebie. To jest werset 6 do 9. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja, oto Pan Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie: napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie: to są prawdziwe słowa Boże. I jeszcze Izajasz, Księga Izajasza, rozdział 24 albo 5, zaraz zobaczymy. Dwudziesty piąty. Werset 6 i 7. Pan zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych, dobrze wystałych win. I zniszczy na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludami i przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami. Co to za góra? Syjon, bo to nie jest niebo. I mamy tak: zaślubiny baranka odbędą się w niebie, natomiast uczta weselna odbędzie się już w tysiącletnim królestwie na ziemi. I teraz po zaślubinach baranka Pan Jezus z Kościołem przyjdzie na ziemię i będzie sądził narody. Prawda? I ten, kto będzie pozytywnie osądzony i nazwany owcą, a nie kozłem, zostanie wpuszczony na ucztę weselną. Jako przyjaciel oblubieńca. Nie jako część oblubienicy. I teraz ci, którzy zostaną osądzeni w ramach sądu narodów,
Tu jest napisane, co się będzie z nimi działo w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale. Prawda? Tutaj w 22 czytamy, że ten człowiek, który nie miał szaty weselnej, jak został potraktowany? Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. A przeczytajmy, co się stanie z ludźmi, którzy zostaną osądzeni jako kozły podczas sądu narodów. Wtedy odpowie im tymi słowy: zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście, i odejdą ci na kazń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. A wcześniej król odpowiadając powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego anioł. Czyli to, ta przypowieść dotyczy wesela, czy właściwie uczty weselnej, która będzie się odbywała na ziemi. I stąd się bierze to, że człowiek mógł się tam znaleźć, a nie mieć szaty weselnej. Bo nie ma takiej możliwości, żeby ktoś znalazł się w niebie, nie mając zbawienia. I wtedy, w tym momencie, wszystko jest jasne, prawda? Inna sprawa jest taka, że ludzie, do których bezpośrednio przyszedł Mesjasz, to znowu byli ci, którzy byli narodem żydowskim, prawda się? I rzeczywiście rozgniewał się król i rzeczywiście miasto ich spalił. Jest napisane, jak byk, nie? I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Ale kogo wytracił? No tych, którzy się po prostu zbuntowali się przeciwko temu, który przyszedł, przeciwko własnemu królowi. Nie wytracił tych, którzy się nie zbuntowali i przyjęli Mesjasza. Tych nie wytracił. I teraz, ponieważ zaproszeni nie byli godni, wobec tego trzeba pójść na rozstajne drogi. Jak kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Wobec tego wszyscy inni, wszyscy, którzy stoją na rozstajnych drogach, są zaproszeni. I będą mieli udział nie tylko w uczcie, w tym, w zaślubinach, ale również w uczcie weselnej. I co to dla nas oznacza? Po pierwsze to, że nieprawdą jest, jakoby naród Izraela został odrzucony jako całość. Po drugie, to my jesteśmy z tych rozstajnych dróg. Dlatego, że to do nas wyszli kiedyś. To do nas wyszli kiedyś ci, którzy się ostali z tego miasta spalonego. I to my jesteśmy tymi, którzy dzięki nim zostali, zostaniemy, mam nadzieję, ubrani w tę szatę weselną, nie zdejmiemy jej, nie zaprzepaścimy tego wszystkiego, co mamy. Bo słudzy weszli na drogi, sprowadzili wszystkich dobrych i złych. I sala weselna napełniła się gośćmi. I następna sprawa jest taka. Nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek się przecisnął bez szaty weselnej. Po prostu nie ma. My mamy szatę weselną, otrzymaliśmy już. I powinniśmy ją prać. Powinniśmy szatę weselną, czy szatę baranka prać. Kiedy już dostaniemy się na zaślubiny, to później był taki zwyczaj, że gospodarz rozdawał wszystkim szaty weselne, prawda? I jak ktoś nie miał takiej szaty weselnej, to nie miał czego tam szukać. I z jednej strony, skoro my jesteśmy już z tych, którzy zostali zaproszeni, to powinniśmy zapraszać następnych. Tak, żeby sala weselna napełniła się gośćmi. Jak widać w tej chwili, no nie za bardzo tych gości dużo chce przyjść. Ale to nic. Trzeba wyjść na te opłatki, trzeba wyjść na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Ciekawa rzecz, wyjście na rozstajne drogi. To znaczy, goście Ewangelię po granicy ziemi, tak? Tak. Ale w dodatku wyjdźcie na rozstajne drogi. Tak. Na rozstajne drogi. Bo ludzie dochodzą do rozstajnych dróg w swoim życiu. I jeżeli w rozstajnych drogach się znajdą, to znaczy będą mieli wybór drogi i będą się zastanawiali, którą wybrać. I w tym momencie pojawi się ktoś, kto im powie, to jest droga, którą macie iść. To oni do tej sali wejdą.
I dobrze jest modlić się, dobrze jest prosić Boga, żeby Bóg nas postawił w życiu ludzi w momentach, kiedy oni są na rozstajnej drodze. Żebyśmy po prostu wtedy mogli przyjść i powiedzieć: słuchaj, masz do wyboru lewa albo prawa, życie albo śmierć. Ja ci powiem, która droga jest prawdziwa. I wtedy ci, którzy stali na rozstajnych drogach, mieli problem z wyborem, mogą wybrać Jezusa. I to jest bardzo ważne. Dlatego podsumowując jeszcze raz, to co dzisiaj, to o czym dzisiaj i to co do nas, to jest jedna rzecz, że jeżeli Bóg nas do czegoś wzywa, jeżeli Bóg do czegoś nas powołuje, to chodzi o to, żeby do pracy w winnicy, to chodzi o to, żeby pójść. Najlepiej pójść od razu. Jeżeli nie, to się zastanowić, ale pójść. I Bóg mówi wyraźnie tutaj, że istotą sprawy jest efekt ostateczny. Idź, nawet jakbyś się miał zastanawiać, a pójść później, to pójdź. Nie siedź w kącie całe życie, udając, że pracujesz w winnicy. I nie chodzi wcale o działaczostwo, to znaczy, że ja będę sam pracował tak, jak będę chciał, tylko Bóg powołuje każdego z nas osobno. To jest to, o co się modliliśmy dzisiaj o Madzie. Tak trzeba, taką postawę trzeba zająć. To jest dobre. Panie, użyj mnie. I jak tylko mnie zawołasz, pójdę. Druga rzecz, o której mówiliśmy, to jest to, że jesteśmy z tych zaproszonych i mamy zapraszać innych. I też dobrze jest modlić się do Pana, żeby nas po prostu posłał do ludzi, którzy są na rozstajnych drogach, którzy chcą wybierać, którzy powinni i widzą, że mają dylemat, i wtedy pokazać im właściwą drogę. I jeszcze jedna rzecz, którą tutaj czytaliśmy, to jest to, że Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce, i chodzi o resztkę, która później przyjęła jeszcze w dodatku pogan i stał się, i w ten sposób Kościół stał się i taki, czyli i z Żydów, i z pogan. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo on by upadł, zmiażdży go. Bardzo interesujące stwierdzenie. Bo człowiek, który upadnie, to jest tak, jak jest mowa na przykład o krzyżu, nie? Człowiek musi umrzeć. Jak jest mowa o ziarnie, człowiek musi obumrzeć. I jeżeli człowiek upada na ten kamień, to on musi się roztrzaskać. I wtedy Bóg zbiera te wszystkie kawałki, scala i tworzy z tego nowego człowieka. Czyli moje ja musi się roztrzaskać o Pana Jezusa, on to wszystko zbierze, on to wszystko inaczej złoży, tchnie w to życie i w tym momencie nowy człowiek może mu służyć. Ale nie daj Boże, gdyby człowiek został przygwożdżony tym kamieniem, to wtedy zostanie zmiażdżony i nie będzie co zbierać. I o tym mówił Pan Jezus do faryzeuszy. Dlatego trzeba oddać Bogu swoje tak zwane ego i pozwolić Mu na to, żeby On z nas zrobił to, co będzie chciał. Nowych ludzi, powołał nas do nowych rzeczy i żebyśmy nie próbowali służyć Bogu, że tak powiem, w swoim cieleśnie, w swoim starym, cielesnym stylu. Tylko pozwólmy Mu, żeby nas zmienił. Pozwólmy, żeby to nasze ego, te nasze ambicje, to co my chcemy dla Boga zrobić, to co my chcemy według siebie Bogu dać, to wszystko musi się roztrzaskać. Wtedy dopiero Pan Bóg będzie mógł zebrać to wszystko i powiedzieć: słuchaj, teraz będziesz pracował dokładnie tak, jak ja Ci powiedziałem, bo jesteś do tego zdolny, bo ja Cię scaliłem. Ja Cię zrodziłem. I teraz będziemy współpracować skutecznie. Amen.